Witam Ciebie, drogi widzu, w kolejnym, jakże profesjonalnym materiale na moim kanale. Mam nadzieję, że tym razem słyszysz mnie już nieco lepiej, gdyż zorientowałam się, że przy poprzednich filmach mikrofon nie był podłączony, znaczy był podłączony, ale źle był podłączony i chyba nie działał. Ale whatever, zagrajmy dzisiaj w jakże prostą grę. Kto widział odcinek, ten wie. Tym razem jest to portal 1, zacznijmy więc nową grę. Od początku. O! What happened? A, minuta. To zawsze była dobra zabawa. Rzucanie tym. O, zgubiłam tu. No nie. Ja miałam plan. Again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Nie przypychaj się! Before, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all enrichment center activities, serious injuries may occur. Zwłaszcza jak ktoś próbuje nam zrobić krzywdę. Może to mi się uda wrzucić do toalety. To się zniszczyło. 2, 1. Dawaj portal. O, portal. Jestem szelciel. Szelciel. Nie, ona nie ma takiej dużej siły, żeby wyrwać to. Pa, 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 pa. Cubik! Nie będę jak debil biegać za kubem tym razem. GLaDOS, ja naprawdę cię nie lubię. Incandescent particle field across the exit. This aperture science material emancipation grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the aperture science weighted storage cube. Mhm. Widać chyba, że jej bardzo nie lubię. Ej, ale chwila. Ja tu chyba nie powinnam dostać gdzieś tego? Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt aperture science heavy duty super colliding super button. Może to się tak będzie teraz zmieniać, to musimy sobie poczekać. Profesjonalny Jupiter, który... A! Zaraz który straciłby swoją szansę, żeby przejść przez portal. No. Gimme. O! Joba. Abym się śmiała, jakby mi się to zamknęło tak, że dostałabym. O tu. Wiedziałam, że jest jakieś osiągnięcie za te nieszczęsne coś. A nie. Mogłam gdzieś to pierwsze zniszczyć? Czy nie? Już myślałam, że wybuchnie. To jest moment. Dawaj mi sprzęt. Naprawdę cię... bo pszczury nie lubię. Nie. Chociaż w sumie... Very good. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should move. Nie wolno mi czego. Bo ja bardzo chętnie się tak
Niczego mi nie wolno w sumie. A. Ja mam jakąś dziką satysfakcję zniszczenia tego. I ja ta windą. Myślałam, że się poczę. Z tego też odczuwam dziką satysfakcją. Nie no, ja ciebie będę słuchać, nie no oczywiście, że ja się ciebie GLaDOS, kochanie, posłucham. A zasada z... nie, to nie jest jeszcze. Muszę. Nie będę. Remember, the aperture science bring your daughter to work day is the perfect time to have her tested. Nie będę niszczyła sprze... Nie, co? Niby słyszałam gdzieś muzyczkę w tle, ale jakoś nie zwróciłam na nią większej uwagi. Zaraz wyjdę na jakiegoś socjopatę. Myślałam, że chcesz coś piesku skomentować. To jest mój misio. A tu śpi. Oi, oi. Welcome to test chamber 4. No siema. Myślałam, że to będzie włączone. No dobrze. Dawaj mi kostkę. Certain objects may be vital to your success. Do not destroy testing apparatus. Ah! O, jest ważne. I to jest ważne. Ada! Once again, excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on bo ja uwierzę, że ty nie będziesz czegokolwiek monitorowała. Najchętniej to byś nie monitorowała moich funkcji życiowych chyba. Jadę window. Kłamałaś! Vital testing apparatus destroyed. Nie żebym marudziła, ale te poziomy są zbyt banalne. Ja wiem, że to jest początek gry, początek pierwszej części. Part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. No, któż by się spodziewał? As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2. Może jeszcze mi ciastko obieca? Może mi opowie o tym, że widziała jelenia? Dobrze, już się jej nie czepię. Jeszcze mi nic nie zrobił. Widzicie to, co ja widzę, prawda? Widzicie to, co ja? Skoczyłabym tam, ale to nie jest mój cel. Gdzie jest portal? O, oh, na momento, where is portal? Unbelievable. You mam tego. Okej. Czyli tak, to będzie i będę musiała. Na tak. A nie! Czy gdyby to było na VR-a, to ludzie by powymiotowali. A może ja nie muszę wcale... chociaż nie, no.
Jakoś musi być możliwość się tam dostać poza zasadą zachowania pędu, nie? Szkoda, że to jest w takim... Ja dostanę to radyjko. Przecież było. No to ja mogę uklęknąć. Ja dostanę to radyjko w swoje lepkie rączki. No na Boga. Dobra. Robimy to klasyczki. No właśnie, bo ja się od tego odbiję, bo ja musiałabym wylądować jakoś tutaj, czyli... Ruszyłam! Ruszyłam! Jest teraz... No nie wierzę. Gdzie to jest? Co ja z tym zrobiłam? No naprawdę, jest jeszcze tam dalej? Wymyślił. Zwygotuję. Ale musi być jakaś taka... Bo jeżeli... Właśnie... Jak to... Może z tej strony, jak już to popchnęłam? Nie. Kończy się tak jak z żabami zaraz. Ktoś bił żaby 2 godziny. Drugi ktoś może. Nie, to nie były 2 godziny. Co ja mówię? Tak, Gucio chyba bił żaby ileś czasu. Strasznie długo je bił. Zaraz by było, że taki no-name jak ja mówi, że ktoś, skoro to jest sławna osoba. Dla każdego, kto zaraz już tam rączki rozgrzewał, żeby to pisać. Chcesz stopera? Bo ja to raczej potrzebuję nerwosolu. No ale nie na środku. Dlaczego to nie jest idiot? Zachowa się, jakbym mogła wyjrzeć przez ten portal. Nie? A czy nie było takiej opcji, żeby można było w ogóle przybliżyć? Jeszcze wpadłam. Przesunęłam. To mi się wydaje. Nie wiem, ja jestem cierą. Ja jestem oparta. A potem... Musi
być jakaś prosta metoda, żeby to dostać w swoje ręce. No pierwsza szamyśl to jest zasada zachowania pędu, ale... Ja pięk. Wtedy się odbije tu. Chociaż ja prędzej zwymiotuję niż coś. Gdyby jakiś pajac tego nie przekonał! Może by i weszło. Może pod takim... Nie. Pod złym kątem to... Jestem oparta, ale zaraz mi się znudzi. Jestem oparta, ale mi się też szybko nudzi. Bo gdybym tego... Jakaś mi się wydaje, żebym była blisko. A ja z tej strony. Nie pasuje mi w ogóle. Gdybym tego nie przesunęła. Zakładam, że tak by się dało, ale ileż można? Zgaduję, że kluczem też tutaj było to, żeby tego nie przesunąć. Na niebie koło. Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Dla mojego bezpieczeństwa. No, to jest dla mojego bezpieczeństwa. Ja nie wiem. Good. Now use the aperture science on stationary scaffold to reach the chamber lock. I teraz jeszcze tak trap, żeby mnie spadła, tak? Ja z moją koordynacją mam tam jeszcze nie spaść. Czy coś tu jest takiego? Ciekawego dla mnie? Nie ma. Chyba tu nic nie... Żyję. Jedź! A ty, łowełku, jedź! GLaDOS to ściera, GLaDOS to ściera. No nic nie powie, ale GLaDOS to ściera. Wygodnie ci w tej pozycji? Please note that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Uwielbiam. Tak. Czy mogę już dostać wreszcie drugie działko? Lubię być niezależna. Dobra. Trafiłam? Jej, trafiłam! Dobra, to teraz trzeba się dostać tutaj. A potem tu. Fajna jest animacja, tak nagle stoję. Podskoku, dobra. A no, Wiecie, co ja będę chciała zrobić, nie?
please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. Co się stało tak? Tak właściwie to było mnie. Ani kosmos. Wiedziałam, że się utopię w tym kwasie. Ale żeby w takim stylu? Ale co się stało? Ja i tak to chcę. Nie. Wracamy tam. Wracamy tam. Bardzo mi przykro, wracamy tam. Nie. Nie. Chodź, radyjko, do mamusi. To co ja mam stać tutaj tak na krawędzi? Przecież to jest niebezpieczne. Przez moment już myślałam, że znowu. Papa, radyjko. Ja zgadzę już to tam, do którego nie dosięgnęłam. Było jednym z tych niezaliczonych. Ale nie wiem, czy mnie tak maliło w kosmos, ale było to ładne. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. But why? Make no attempt to solve it. Badass. Ale tu chyba wiem, jakbym mogła to roz... The Enrichment Center apologized. Fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Mhm. Ej, jeszcze raz. Może chociaż to mi się uda w życiu zrobić. Okej. Czyli to chyba też było zaliczone wcześniej. No, coś poszło w miarę łatwo. Co ta ściera wymyśli? Ja przepraszam, jestem tak cięta na GLaDOS. Ale troszkę ściera. Wezmę to ze sobą. Jednak to jest mi nie patrzy. Geronimo miał być. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Czyli... Jak ja z moją koordynacją mam to? Ja chcę jeszcze raz. Ale mam po prostu... Przecież ja tego w życiu nie złapię. O ile... Chyba, że ja mam to jakoś inaczej złapać, ale... I don't think so. Może ja nie potrzebuję takiego... Ja nie wiem, jak ja lecę w ogóle, to jest najgorsze. Że ja nie wiem, jak ja lecę. Czekaj. Jak ja... Może ja spojrzę do tego portalu? Którą ja będę lecieć? Ja muszę zostać na tym... bliższym, na tym... Tutaj. Hmm.
się stało? Gdzie jest to Radyjko? Radyjko, siema! Będziesz ma... Może zaliczona, czy ja to muszę zniszczyć? Okej. Ale Radyjko tam zostało? Ja nie wiem, co się stało, autentycznie. Momentum. A function of mass and velocity is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Pleba. Everyone! Tylko. Też było zaliczone. Ci zadeczek. Nie. Jakiś taki dziwny stres za każdym razem, to się wczuczuję, że to się zamieści. Jest. To ich odgłosy małpy, nie? No nie jest. Bo nad kim byś się znęcała? Ej! I rejem. Co to robi? A. No dobra. A co to? No to. W sumie to ja już tu jestem, więc wystarczy, że polezę tu. I'm stupid! No, I'm not... I'm not stupid, I'm not stupid. Leci, leci, leci! Exactly. Okay, but now. Ja muszę wejść. Dzięki. Dobra, nie, ja nie kucam na tym, bo znowu mnie wystrzeli w kosmos. I będę kolejnym programem kosmicznym. Podaj mi to! The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in. Subject hometown, here. Kuźwa! Taka ona jest wredna. Naprawdę. Jest tak okrutna. Ja się mam znaleźć tam. A? Czy to Radyjko? O, dzięki. Kiedy to się tam pojawiło? Kiedy to się tam pojawiło? A, dobra, jestem głupia. Nie zauważyłam tego. Dobra, moje minus 6 w oczach jest zawsze dobrym wyjaśnieniem, czyż nie? Ja? Jedź, łowełku!
Wiecie, czemu pieski unoszą się na wodzie? Bo są dobrymi bojami. Taki żart na rozluźnienie atmosfery, gdy czekamy. Jedziemy! Ruch windy. Z windy. No ale tu jak nic jest jakieś radyjko. Słyszycie to radyjko? Może być za ścianą którymś, może być tak za ścianą, że je słuchać i potem się do niego dorwiemy. Ale też nie wiem. Jedzie to, jedzie to. Zadeczku, weź się może wyprostuj, bo taki jesteś jak fasolka wygięty. A ja znowu gadam do głuchego psa. Okej. Okay. Jakby zasada zachowania pędu. A, to to było, już miałem takie coś się dzieje. Słyszycie? Radyko! Na pewno nie tam jest radyko. Wiesz co? Ja idę zobaczyć radyko. Nie, chyba nie słuchać radyka, nie? Chcesz? Po coś tu muszą być schody? Nie po to, żeby schować przede mną radyjko? Bez sensu. Nie rozumiem po co. Jeśli jak debil szukając tego radyjka. Ja musi być naprawdę czuć jak debil szukając tego głupiego radyjka. Dobrze. No teraz tam wracamy. No. Czy ja w tej części usłyszę, że jestem gruba? I moje Wii tak dla was brzmi, jak dla mnie to jej teraz? Przepraszam, widzowie. Już nie będę. Trzynasty poziom. Now that you are in control of both portals, this next test could take a very, very long time. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic salve and adrenaline. Ach, chyba to była specjalna drużyna po to, żeby mnie dobić. Pierwsza zasada, jeżeli chcesz żyć, nie ufaj. Pierwsza zasada, jeśli chcesz przeżyć, nie ufaj GLaDOS. W szczególności w temacie ciasta. Widzicie to, prawda? Proszę was. Jest bardzo proste do złapania. Pewnie to już jest zaliczone. Coś tak czuję. Więc takie proste do złapania to musi być zaliczone. Don't like it. Okej.
Poczekaj na swoim kolej. Aha. Przy Injustice myślałam, że wszystkich moich wrzasków i pięknych faili trzeba zrobić taką kompilację, nie? Ale tutaj to tym bardziej. No momento, per favore. Jakie buty? Takie kapciuchy są. Nie zmieściłam się, jestem za pusta. Ale to już pod mapę nie spadł. Uj. As part of a previously mentioned required test protocol, we can no longer lie to you. When the testing is over, you will be missed. Miałaś mi przestać okłamywać, a nie mówić jeszcze więcej kłamstw. A? No, niezadowolony. Mamy tu nic nie pić. All subjects intending to handle high energy gamma leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided, and you are an excellent test subject. Thank you. I zasadą zachowania pędu lecę, kosteczko! Mam kostkę. Jaka pełna kulturka, nie? Kocham te wszystkie dwie. Słyszycie to? Radyjko? Radyjko? Onach, to. Nie lubię tego. Bardzo tego nie lubię, wam powiem. Misja, przy której ja tak często ginę. Serio. Ja sobie nie żartuję. Ja przy tym to będę ginąć po 1 miliard razy przecież. Ale... Muszę dać pom... Nie tak się miało wyglądać. Nie tak to miało wyglądać. Ale w sumie było XT. No tak miało wyglądać, ale... Trochę za długo mi to zajęło. A no nie, to się jeszcze odbija po kilka razy. Aha. Dobra. To nigdy nie było na moje nerwy. Ale w sumie... Można bardzo A jakie mam to... Very, very good. A complimentary victory lift has been activated in the main chamber. Co zrobiłam? Nie ma macie drugą kostkę? Płatną windę z dziewiątka.
Zrobiłam takim zupełnym przypadkiem, znaczy chciałam zrobić to, co zrobiłam, ale... Łupi ma zawsze szczęście. The Enrichment Center is committed to the well-being of all participants. Cake and brief counseling will be available at the conclusion of the test. Thank you for helping us help you help us all. Ciasto jest kłamstwem i chyba na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. Trzymajcie się, do następnego już wkrótce.